Ciekawa rzecz, na pewno Was interesuje, ile w Polsce kosztuje sprawa rozwodowa. No to sprawa rozwodowa, jeżeli nie ma szarpaczki i macie mecenasa, który Was reprezentuje, no i macie bez podziału majątku taki rozwód przeprowadzić, no to na dzień dobry mniej więcej trzeba liczyć się z wydatkiem 7 tysięcy złotych. Ale to nie jest koniec. Bo jeżeli sprawa odbędzie się na pierwszej rozprawie, no to zapłacicie temu swojemu adwokatowi po prostu około 1000 zł za wizytę w Waszym imieniu w sądzie, za reprezentowanie Was podczas tej rozprawy. No i jeżeli uda Wam się dokonać rozwodu i sędzina czy sędzia stwierdzi, że tak, jesteś świadomy tego, co robisz i chcesz rozwód i jest to decyzja świadoma Twoja i partnera, z którym się rozwodzisz, no to zakończy się to na jednej rozprawie, co jest bardzo mało prawdopodobne, szczególnie jeżeli są dzieci.